separatum do właśnie do paragrafu pierwszego. Proszę o wpisanie do protokołu. Do paragrafu pierwszego. Tak, tylko do paragrafu pierwszego. Tak. Dziękuję. Kolejna. Przechodzimy do następnego projektu. Proszę o... Kolejny projekt uchwały. To jest projekt uchwały, korekta rozdysponowania środków finansowych na zadanie powierzone Rady Dzielnicy 9 na rok 2013. Państwo macie to w kolorze, wobec tego te pozycje, które są w kolorze, ulegają ewentualnej zmianie. I tak, za wyjątkiem sumy, która jest 685,770, bo ta suma była i jest tylko tutaj. I tak. Zmienia się suma z uwagi na to w punkcie A, z uwagi na to, że rezygnujemy w punkcie 1b z budowy chodnika ulicy Zaborze, czyli w ramach zadań inwestycyjnych, i budowy chodnika w ulicy Zdunu, z uwagi na, znaczy inaczej, po spotkaniu z IGT i omówieniu możliwości jakiejkolwiek realizacji zadań inwestycyjnych w tym rejonie, ulica Zaborze jest w 100% pewna, że w tym roku, jeżeli w ogóle zostanie znowu zrobiona kanalizacja, ona właśnie w tym roku nie może być procedowana, dopiero może być procedowana po zakończeniu Zdunów i wykonaniu kanalizacji. Budowa chodnika ulicy Zdunów, dotąd nie wiemy jeszcze, będziemy się starali o to, aby, że tak powiem, nie doprowadzać do uchwalania zlidu, tylko do tego, aby zmianie uległa oś jezdni i pozwoliła na wybudowanie chodnika, patrząc od strony Żywieckiej ulicy, po prawej stronie, czyli od strony Okrzei. Wobec tego też to zadanie inwestycyjne nie ma racji bytu i dlatego te kwoty ściągamy. Te kwoty zostają, jest to kwota w tym momencie 30 000 zł, przypominam, że poprzednio ściągaliśmy po 15 000 z tego. Ta kwota zwiększa kwotę na punkcie B poniżej zadania bieżące. Przebudowa jezdni w ulicy Bortuszczej już była zdjęta, wobec tego to niepotrzebnie tutaj w ogóle jest. W punkcie drugim, ulica Zdunów, projekt dotyczący oświetlenia. Z uwagi na to, że całe oświetlenie jest pod zakładem energetycznym, w tym momencie to zadanie i przy tej konfiguracji realizacji zadania inwestycyjnego w ulicy Zdunów jest faktycznie nie do zrealizowania. Występujemy z nami do zakładu, znaczy inaczej do ZIGIT-u, który wystąpił do zarządcy, czyli do zakładu energetycznego na niby, żeby ewentualnie wziął udział w rozmowach, które będą koordynowały branżę przy realizacji ulicy Zdunów w tym roku. Punkt C i D jest rozdzieleniem punktu, który był dotychczas, czyli sieci oświetleń w ulicy Fredri, w ulicy Ceglinianej. Te zadania powinny być na osobnych punktach. To jest tylko kwestia, powiedzmy, zapisu. Natomiast po posiedzeniu wczorajszym infrastruktury zarząd autopoprawką wprowadził ulicę Łukasińskiego, słup oświetleniowy. Ta kwota powinna się zmieścić w tej kwocie, która jest w tej chwili 30 000 i powinno to być zrealizowane. Przechodząc do zadań bieżących. Ulega zwiększeniu o 30 000 suma na, czyli jest w tej chwili 291,570. W punkcie czwartym dopisujemy remont chodnika, jakoby to kontynuacja tego chodnika, który idzie od ulicy do Wilgi w kierunku ZUS-u. W punkcie 16 dopisujemy, ponieważ nie może według informacji z ekipu pod ulicą Żywiecką być ulica Żywiecka Boczna, bo to jest dopisany ulica Żywiecka Boczna, remont jezdni, kontynuacja. Konkretnie chodzi o uzupełnienia tego, co w poprzednim roku wykonywane było, czyli praktycznie ewentualnie dosypanie utwardzenia stłuczenia na poboczu oraz ewentualnie usunięcie takiego przegłębienia, które powoduje, że powstaje taka dosyć rozległa kałuża w tym ciągu jezdnym w kierunku Krakowianki. Oraz z punktu też organizacyjnego, w poprzedniej uchwale była ulica Kołodziejska z przejściem. W tej chwili pozostawiamy ulicę Kołodziejską w punkcie 5, skreślając wraz z przejściem do ulicy Fredry. I to pozycję wpisujemy w osobnej pozycji 17, ulica Kołodziejska Fredry, remont przejścia.
I od razu informuję, że przejście to będzie możliwe na pewno w realizacji do połowy. Z uwagi na stan własnościowy do połowy to przejście jest pod gminą. Dalej prawdopodobnie jest to pod prywatnym, że tak powiem, prywatne są dodziałki w tym momencie. Ale na pewno będziemy się starali rozpocząć, bo to przejście jest ważne. To są wszystkie uwagi, które są, które mają być, że tak powiem, i poprawki, które mają być w tej, znaczy w stosunku do poprzedniej uchwały. Są wprowadzane w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na połączenie. To znaczy, nie, to nie jest pomyłka, to jest taka suma, która wyszła z podsumowania, a nie możemy na zadanie inwestycyjne dołożyć, a wyszła z tego, ponieważ jest sztywna kwota na umowie B. Utrzymanie, ponieważ to umowa wieloletnia, 3240, bo nie możemy pisać 245, musimy coś. No. Do Wilki, nie, to niepoważnie wygląda. To tak, nie możemy do Wilki dodać, z uwagi na to, że ta suma znowu jest dzięki zapisana. A. Także nie możemy ani na tej inwestycyjnej, ani inwestycyjnej nie możemy. Dali nam taką, dali dokładnie z przydziału wynika ta kwota, że z tych dwóch pozycji sztywnych została 5 zł. Zostało. Trudno, nie ma nic. Ale chciałam się jeszcze zapytać. Co jest związane z bieżącym utrzymaniem obrótku Jordanowskiej oraz 9430-240? Punkt 1. Bieżące utrzymanie obrótku Jordanowskiej 30-240. Potem jest 2, 3, 4, 5, 6 i nie ma kwot. To już wszystko zjadło bieżące utrzymanie obrótku. No, proszę wrócić. Obrótek do Wilgi i utrzymanie jest cała kwota. Cała kwota. Natomiast kwota, ta, którą możemy tutaj... Następne wpisujemy, jak nic na nią nie mamy. Wpisujemy inaczej. Nie jest to tak do końca, ponieważ są to wpisane zadania, które możemy realizować. I w ramach tych zadań, między innymi z priorytetu, przeznaczyliśmy... Chwileczkę. Nie. Przeznaczyliśmy już kwotę, na przykład i było spotkanie sprawy, że tak powiem, utrzymanie zieleni na osiedlu Żywieckim. Przypominam, daliśmy tam kwotę 10 tysięcy złotych i w poprzednim tygodniu, że tak powiem, został ustalony zakres tego zadania, czyli były, są dwa koszenia, jest jedno cięcie żywopłotu i ewentualnie przycięcia drzew wysokich w granicach, powiedzmy, tego przedszkola, jeżeli będzie taka potrzeba. My do tych zadań, które w tej chwili mamy tu, ewentualnie, które mogą być realizowane, jeżeli będzie jakieś środki, które będziemy mogli, że tak powiem, przeznaczyć, zwalniacie, będziemy, że tak powiem, przypisywali, ale to już osobnymi uchwałami. Natomiast w tych ramach tego mamy kwotę... Skasować tą kwotę 30-240. Nie możemy tej kwoty skasować. Niepoważnie wygląda, dajemy punktami na kwoty. Nie wiem. Mamy kwotę sztywną 181 415 zł. To jest sztywna kwota z przydziału. Z przydziału. I na tą kwotę inwestycja na 151, czyli ogródek do Wilgi. To jest jedną pozycją, drugą jest sztywna pozycja, jeszcze raz powtarzam, z umowy 240 zł, zostaje 5 zł. I to jest tyle do rozporządzenia. Oczywiście możemy, że tak powiem, skreślać, natomiast realizator wyraźnie wskazał, że w momencie uzupełnia, jeżeli jakieś środki spadną, będziemy chcieli uzupełnić łatwiej, jeżeli tego typu zadania są naszej wymienione. No. Zostanie w tym momencie dopisujemy zadania. Rozumiem, no. Dziękuję. Mogę zapytać. Tak, proszę bardzo. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy modernizacja sieci oświetleniowej na osiedlu Cegliniane. Ile tam lamp będzie zmieniane? Czy jest jakaś... Znaczy, w tej chwili trudno mi powiedzieć o ośrodku, ponieważ priorytetem są inaczej. Określamy tak, że w tym zadaniu najpierw ma być zrealizowana ulica do Fredry, potem ma być zrealizowana Łukasińskiego, jednocześnie Sobótka i dopiero z tego, co zostanie, do wysokości środków. I to jest to, co zostanie, to ma być zrealizowane. Nie 109 lat. Nie, po 20 lat. To w ogóle nie ma mowy o takim. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Słucham. Panie przewodniczący, ad vocem tej uchwały, którą przygotował zarząd, w punkcie B zadania bieżące jest punkt 9, ulica Kościuszkowców, budowa parkingu i zatoki dla autobusu na przystanek autobusowy. Czy zarząd zna analizę ostatnią ZIKIT-u, która twierdzi, że nie ma możliwości wykonania zatoczki, jak również budowa parkingu jest nieekonomiczna? Czy zarząd wie o tym? Dziękuję. Dziękuję. Czy radni też
wiedzą o tym? Może ja bym chciał. To może konsekwencją tego pisma ze Zikitu byśmy ten punkt 9, czyli ulica Kościuszkowców, było dwa parkingu i zatop i tak dalej, wykreślili, jeżeli to jest niemożliwe. Znaczy nie jest to niemożliwe, bo ja od razu powiem. Nie jest to niemożliwe, tylko praktycznie w tej chwili nie jest to czas. Ja proponuję, że tak powiem, aby Komisja Infrastruktury, Komisja Komunalna zajęła się tymi pismami, zajęła się wyjaśnianiem tego zagadnienia, ponieważ jest to dosyć złożone zagadnienie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kosztorysowanie i efekty tego. W Zikicie, że tak powiem, tylko pokrótce, to kosztorys, który, że tak powiem, powstał, praktycznie został, no jakby to powiedzieć, zakwestionowany z uwagi na to, że nie miał praktycznie podstaw. W tej chwili normalnie jest stanowisko, jest wyjaśniane są pewne procesy z uwagi na to, że praktycznie to, co zostało przesłane do dzielnicy, no nie do końca ma, że tak powiem, rację bytu. Jest po prostu to rzecz taka, no lekko licząc, jeżeli chodzi o powstanie tych papierów, naganna. Nie chcę w tej chwili się na ten temat, że tak powiem, bardziej rozgadywać. Uważam, że jest to temat podkomisji. Ale komisja też miała to. Znaczy nie miała tego. Nie miała. Proszę Państwa, to są rzeczy, tak? Nie. Nie miała. To jest zupełnie nowa sprawa. To się wiąże do rzeczy. Komisji tego jeszcze nie było. Nie było jeszcze. Wobec tego proponuję, aby z tą sprawą zajęła się komisja, to nie jest sprawa na sesję i na spokojnie, że tak powiem, wyjaśnić te sprawy bez żadnych, że tak powiem, nerwów, pośpieszania i tak dalej. To są sprawy, tego typu sprawy powinny być wyjaśniane na komisjach, a nie na sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Właśnie do tego zmierzam, tak. Że mieliśmy komisję, zresztą to, że tam takie troszeczkę, jakby to powiedzieć, no, obiekcje to są do tego, że nie ma wszystkich pism. No, prosiłbym właśnie, żeby to pismo trafiło na naszą komisję, czyli infrastruktury komunalnej, żebyśmy właśnie mogli na ten temat się zapoznać ze sprawą, bo jak na razie te pisma, po prostu, ja wiem, że one są, ja je czytałem, to dość dawno już, a na komisjach tych pism nie ma. Jest w tej chwili od nas kolega, żeby, znaczy, która z komisji, albo Komisja Infrastruktury, a Komisja Komunalna w najbliższym czasie zajęła się tym zagadnieniem. Ja chciałem jeszcze zapytać, bo ja nie rozumiem, panie przewodniczący, czyli ta analiza, która jest z Zikitu, państwo kwestionujecie tą analizę, że ona jest nieprawidłowa. Tak. To jest wszystko, co możemy w tej chwili, uważam, na ten temat powiedzieć, ponieważ mamy podstawę zakwestionowania. Moja decyzja WZ też jest niezgodna z prawem. To pytanie nie wchodzi w zakres. Nie wchodzi. Rozumiem. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze ktoś? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.